Nazywam się Damian Łukowiak i witam Was w Teatrze Myśli. Olga Przybyłek jest psychologiem, psychoterapeutką, absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła wiele kursów oraz innych szkoleń. Ukończyła m.in. kształcenie w ramach 4-letniego kursu podyplomowego w Śląskiej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej. Jej gabinet zajmuje się m.in. leczeniem depresji, leczeniem zespołu stresu pourazowego, leczeniem DDA. Olga oferuje również pomoc psychologiczną kobietom w ciąży, a także pomoc dla osób, które właśnie przeżywają żałobę. Kiedy zacząłem sobie wymyślać w ogóle Teatr Myśli, to uznałem, że nie każdy odcinek będzie o tym, żeby przedstawić wielkiego celebrytę albo też inną osobę naprawdę publiczną. Chciałem też rozmawiać o tematach bardziej przyziemnych, takich, które mogą dotyczyć każdego z nas. Taką dziedziną na pewno jest psychologia. Kiedy myślimy o psychologii, bardzo często przejawiam takie wrażenie, mówimy, że na przykład, Boże, mam depresję, o Boże, czuję się źle i tak dalej, ale nie do końca zawsze tak jest. Co więcej, niektórzy nam wmawiają, że my tej depresji wcale nie mamy. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie jesteśmy w stanie tak do końca uwierzyć w to, że ktoś może naprawdę czuć się źle? Myślę, że w ogóle lubimy siebie diagnozować, że teraz dostępność internetu, różnych poradników na forach internetowych sprzyja temu, że poszukujemy informacji i diagnozujemy się. Są takie pojęcia jak na przykład depresja czy trauma, które są bardzo popularne i szeroko stosowane. I nie zawsze depresja, to co my rozumiemy pod pojęciem takim powszechnym depresji, jest równoznaczna z depresją kliniczną, taką, która jest już jednostką chorobową, ma swoją klasyfikację w DSM-4 i podlega leczeniu. Dlatego każdy z nas, myślę, albo większość osób w przeciągu gdzieś swojego życia stwierdziła, że mam depresję, bo jestem smutna, bo nic mi się nie chce, bo jestem apatyczna. I faktycznie takim elementem, objawem bardziej osiowym depresji jest taki smutek, tak? Albo przynajmniej depresja jest kojarzona ze smutkiem. Kojarzona jest z takim brakiem energii, z niechęcią, z apatią, z tym, że nie wychodzimy z domu, z jakimś zawężeniem kontaktów społecznych. I takie stany zaniżonego nastroju, większość osób, nie chcę powiedzieć, że każda, ale myślę, że nie będzie to z mojej strony jakimś nadużyciem, jeżeli powiem, że jakby każdy w swoim życiu przechodził takie okresy, ale ważna jest jakby tutaj intensywność tych objawów, tak? Jeżeli one nas naprawdę jakby tak wycinają z życia, w tym znaczeniu, że nie wiem, nie wstajemy z łóżka, zaniedbujemy higienę osobistą, że do tego towarzyszą jakby nam myśli samobójcze albo uczucie takiej ogromnej pustki, którą czasami trudno opisać, więc tu już należy się zastanowić nad tym, czy nie udać się do specjalisty, tak? Pierwszą taką osobą, która diagnozuje to, co nam jest psychiatra, on stawia diagnozę, jeżeli to jest rozpoznanie właśnie depresji, bo depresje też są różne, tak? Może być też depresja dwubiegunowa, są depresje reaktywne. Nie chciałabym tutaj wchodzić w takie już zawiłe kwestie, ale pozostając przy takiej terminologii ogólnej depresji, to jeżeli jest to stwierdzone, że jest to, że to już na znamiona choroby, więc wtedy ważne jest leczenie i to czasami leczenie skorelowane, czyli nie wystarczy przyjmowanie samych leków, ale ważny jest tutaj też udział w psychoterapii. Czy osoba chora na depresję może nie wiedzieć w ogóle, że choruje? Znaczy na pewno ma świadomość, że coś się z nią dzieje, że jej się nie chce, tak? Czyli osoby, które też do mnie przychodzą, one mówią, tak, że coś się zaczęło z nimi dziać niepokojącego, tak, że
że nie chce im się wychodzić z domu, że długo leżą, nie wiem, w łóżku, czy jakby dochodzi do takiego zaniedbania codziennych czynności, jakie wykonują, obowiązków. Także one mają świadomość, te osoby, że coś się z nimi dzieje, aczkolwiek mogą nie zawsze jakby powiązać, znaczy zdiagnozować siebie, no ale diagnoza to należy już do specjalisty, a nie do osoby, tak? Depresja towarzyszy nam przy różnych wydarzeniach, tak? Na przykład przy stracie. Strata też jest takim pojęciem bardzo szerokim, bo to może być też strata nie tylko sensu stricto, że bliska osoba nam umiera i jest to proces nieodwracalny w tym znaczeniu, ale straty różne symboliczne, że coś straciliśmy. Tak? Przykładowo pracę. Przykładowo pracę, tak. Możemy stracić pracę, możemy stracić przyjaciela, także mogą być to różne takie straty, albo też związane na przykład z przechodzeniem w poszczególne etapy rozwoju, tak, fazy rozwoju, tak, czy na przykład rodzina, w której dzieci dorastają i opuszczają gniazdo, jest to tak zwany syndrom pustego gniazda. Może być tak, że pozostający w domu rodzice mogą doświadczać takich stanów depresyjnych związanych z tym, że coś się kończy. Także to jest bardzo szerokie pojęcie i towarzyszy nam w wielu sytuacjach. Znaczy objawy depresji mogą nam towarzyszyć w wielu, wielu sytuacjach, jak smutek, przygnębienie, niechęć. Czy depresja może być nieleczona? Przykładowo na podstawie właśnie pustego gniazda, prawda? Jeżeli taki rodzic ignoruje tak puste gniazdo, czy czeka go jakieś pogłębienie tego stanu, czy jednak to może nagle zniknąć? To wszystko zależy od tego, jak ta rodzina funkcjonowała wcześniej, tak? Jak wypełniała, jeżeli ich role, na przykład role rodziców były, jeżeli role tych osób, tak? Pozostając tutaj przy tematyce rodzinnej, jeżeli były sprowadzone tylko do roli rodzica i osoby, czyli ci rodzice nie wchodzili w inne role, tak? Nie mieli grona swoich znajomych, nie mieli swoich zainteresowań, jeżeli nie byli wzajemnie dla siebie na przykład małżonkami, to wtedy opuszczenie dzieci jest o wiele bardziej, gorzej odczuwalne niż dla osób, które byli zarówno rodzicami, jak i małżonkami, jak i posiadali jakieś własne pasje, zainteresowania. Czyli ten ich obszar życia był... Jest to o wiele bardziej pusty teraz. Tak. Okej. Nie wiem, czy tak jest często, mówię bardziej z doświadczenia, ale czasem, gdy z kimś się spotykam, i pytam się tego kogoś, co słychać, zaczyna się żalić. Okej, jasne, każdy ma, prawda, gorsze dni. Ja odpowiadam to samo też żaleniem się i w tym momencie mam wrażenie, że czasem zaczynamy się licytować na to, kto ma w końcu gorzej. Czy takie coś faktycznie istnieje, że ludzie jakby przestają siebie słuchać nawzajem, tylko bardziej chcą jakby wyrzucić swoje wszystkie ciężary świata, czy tylko takie wrażenie, bo ma złych znajomych? Proszę mi powiedzieć. Nie wiem, myślę, że to jest bardzo indywidualne. Też często się mówi, że jakby jesteśmy takim narodem, który lubi się żalić. Podobno tak. Tak, i na pytanie, co u ciebie słychać, to wiadomo, jaką odpowiedź otrzymamy. Ale myślę, że nie, że to chyba się zmienia, że to wszystko, myślę, zależy, to jest kwestia indywidualna. Nie wiem, czy odpowiadamy tym samym. Faktycznie czasami mamy bardziej taką skłonność do tego, aby przedstawiać się w takim świetle... Troszeczkę ofiary. Trochę dokładnie, no, mówiąc ofiary, w takim świetle, że coś nam się nie udało, coś nam nie wychodzi, bo chcemy, aby ten ktoś nam na przykład współczuł, zlitował się nad nami. No więc jeżeli mamy taki ukryty motyw, że szukamy właśnie zainteresowania, współczucia tej drugiej osoby, no to będziemy mieć taką tendencję przedstawiania się w takim złym świetle, aby coś otrzymać, tak? Tak nazwijmy to takie głaski, żeby nas ktoś pogłaskał, tak? Więc myślę, że tutaj podłoża takiego zachowania też mogą być różne.
Jednym z tematów, które chciałem dzisiaj poruszyć, jest poniekąd pewnie związany też z depresją, która pewnie może się narodzić z traumy. Tak podejrzewam, czy mam rację. Czym w ogóle jest trauma, jeżeli mówimy o faktycznie terminologii psychologicznej? Nie o tym, że ja uważam, że mam traumę, ponieważ skrzywdził mnie stomatolog, chociaż może to też jest trauma. Być może faktycznie jest jakiś rodzaj traumy, a w tym momencie kogoś, że tak powiem, poniekąd obrażam. Ale chciałbym wiedzieć dokładnie, co możemy nazwać traumą. Trauma to też jest bardzo szerokie pojęcie i też żeby często stosowane. Czym innym będzie, w ogóle wyróżniamy też kilka rodzajów traum. To co mówiłeś, że o tym złym doświadczeniu związanym ze stomatologiem. Jeżeli takie miejsca miały w twojej przeszłości, tak, szczególnie jak byłeś dzieckiem, to mógł się wytworzyć uraz. I w twoich wspomnieniach mogło o to pozostać jako wydarzenie urazowe, traumatyczne, tak? I teraz jako dorosły człowiek, idąc do gabinetu dentystycznego, możesz reagować, mogą się w tobie uruchamiać tamte pewne wspomnienia. Elementy. Pewne elementy z przeszłości. Na przykład jak czujesz ten charakterystyczny zapach albo dźwięk tych różnych świder to się nazywa, no tak. Nie ważne. Mogą uruchamiać wspomnienia z przeszłości. I to są takie, to jest trauma związana z jednorazowym jakby takim doświadczeniem, czy powtarzającymi się doświadczeniami, ale powiedzmy, że to jest taki rodzaj, tak, doświadczenia złego, urazowego, jesteśmy w stanie pokonać. W tym znaczeniu, że nie musimy iść do specjalisty. On nie powoduje na przykład jakby zmian w strukturze naszej osobowości. Nie jest to tak głęboka rana, która wymaga już po prostu leczenia, tak? Pójścia na terapię, czy pójścia do lekarza specjalisty, tak jak na przykład do psychiatry. Takimi doświadczeniami traumatycznymi, które wymagają leczenia, są to doświadczenia, które były związane z zagrożeniem naszego życia. Gdy w dzieciństwie byliśmy nastawieni na takie bardzo poważne doświadczenia traumatyczne, gdy wychowywaliśmy się na przykład w rodzinie, gdy panowała przemoc związana na przykład z nadużyciami seksualnymi, z molestowaniem. To są bardzo głębokie rany, które powodują, że osoba sama sobie z tym nie poradzi. Też może nie być świadoma, że takie miejsce miało, że takie zdarzenie miało miejsce w jej dzieciństwie, bo może nie pamiętać, może nie pamiętać, tak, może nie pamiętać, ponieważ jeżeli to jest bardzo, bardzo bolesne, bardzo urazowe doświadczenie, jak na przykład wykorzystywanie seksualne, czy bycie na przykład zakładnikiem, tak, bycie osobą uwięzioną, powoduje, że ten obszar związany z traumą jest przez osobę wypierany ze świadomości, tak? On jest jakby wyrzucany poza obszar świadomości, następuje tak zwana dysocjacja, tak? Jest on izolowany, to doświadczenie traumatyczne jest izolowane i w tym znaczeniu osoba może nawet nie wiedzieć, że takie miejsce, że takie zdarzenie miało miejsce w jej życiu. Jest to głęboko stłumione, wyparte, tak? Czasami zdarzają się przy tego typu doświadczeniach zdarzają się różne przebłyski, to co się nazywa flashbacki, że zaczynamy na przykład mieć jakieś dręczące obrazy, nawracające myśli. To jak w filmie, na przykład jakiś zapach może to sprawić? Może tak? Spowodować zapachy, tak, że istnieje taka nadwrażliwość właśnie zmysłów, zapachów, dźwięków zaczynamy reagować na przykład objawami somatycznymi. Zaczynamy odczuwać na przykład nadpobudliwość, lęk, tak? W tym znaczeniu jakby objawami somatycznymi, tak? I to są wszystko takie przebłyski związane z tym, że takie miejsce mogło mieć, że takie zdarzenie mogło mieć kiedyś miejsce w naszym życiu. Ale osoba, jeżeli to mocno wyparła ze swojej świadomości, może tego nie łączyć. Czy żeby wyleczyć, znaczy wyleczyć, pewnie to zostaje z nami do końca życia, ale żeby jakoś pogodzić się z tym wszystkim, musimy sobie o tym przypomnieć, czy
To się odbywa, zależy o czym mówimy, tak? Bo jeżeli mówimy o zespole stresu pourazowego, to co popularnie określa się PTSD, jest taka częsta nazwa. To owszem, znaczy, możemy to wyleczyć i to jest jakby prostsze do wyleczenia, prostsze w tym znaczeniu, że wymaga krótszego czasu terapii niż głębokie, niż traumy takie bardzo głębokie. Mam na myśli tutaj kompleks PTSD, bo to też jest coś innego. A gdzie jest różnica? Tak. Diagnostycznie, gdzie jest różnica? Tak mniej więcej, plus minus. Jest kompleks PTSD, jest czymś głębszym, to znaczy daje jakby głębsze, większe objawy, tak, w strukturze osobowości, że oprócz takich typowych objawów związanych z zespołem stresu pourazowego, do niego dołączają, do tego kompleksu dołącza się taka nieumiejętność kontrolowania afektów, czyli swoich emocji, bardzo negatywne myślenie na temat swojej osoby, przekonań, które łączą się ze wstydem, z poczuciem winy, z jakąś porażką, też nieumiejętność budowania, wchodzenia w takie satysfakcjonujące relacje, w związki. Także to jest bardziej złożona jakby jednostka i wymaga długiego czasu leczenia, czasami nawet po kilka lat, 2, 3, 4 lata. Wszystko zależy, jak głębokie są to po prostu rany. No właśnie, czy podświadomość może nam sygnalizować jakąś traumę? Podczas snu wracam to, co my myślimy, że tam, wiesz, na tej zasadzie tej amnezji, nie? Że gdzieś do nas wraca, ale tylko podczas snu. Czy może być tak, że niektóre, tak, że jakby niektóre takie części urazowe, takie części od nas zdysocjowane, czyli odseparowane, mogą powracać i być aktywne podczas snu, tak? Jednym też z takich wyznaczników traumy przez duże te są właśnie koszmary senne albo wybudzanie się w nocy. To też jest na przykład charakterystyczne, że osoba wybudza się w nocy o określonej porze, tak? Ma problemy z zasypianiem albo budzi się bardzo w czas, budzi ją jakiś nieokreślony niepokój, jakiś lęk, tak? Czy jakieś, nie wiem, jakaś duszność, jakiś objaw. I to wszystko mogą, i to wtedy przemawia do nas podświadomość, tak? To żyje sobie, te odłączone części żyją właśnie w podświadomości. To mamy sny. I wcześniej wspominałaś o flashbackach, które mogą nas, powiedzmy, jakoś sygnalizować, co jest ale kluczem. Ale flashbacki mogą być towarzyszyć nam też w życiu codziennym. No właśnie, o to chciałam spytać, wygląda tak właściwie? Jak to możesz? Czy to faktycznie wygląda tak, że nagle jesteśmy jakby gdzieś indziej? Jak to wygląda, że tam, wiesz, tak kojarzę tylko z filmów flashbacki, więc nie do końca wiem, jak to można opisać. To, co mówisz, takie poczucie obcości, to też jest charakterystyczne dla traumy, że osoba ma, czy to nie jest związane akurat z flashbackami, może tak sensu stricto, ale takie poczucie obcości, jakby wyobcowania z otoczenia, czy z własnego ciała, to też jest charakterystyczne dla osób, które doświadczyły mocnych takich przeżyć urazowych, traumatycznych. Tak? Flashbacki są to czasami jakieś pojedyncze wydarzenia, wspomnienia, trwające czasami kilka sekund, czasami jakiś zapach coś nas uruchomi, coś tam panikę, nam, powiedzmy, tak, tam coś nam stylu, się tam, tak, jest jakiś przebłysk, Także flashbacki towarzyszą nam, ale flashbacki nie tylko związane są z traumą, myślę, że jakby każdy z nas ma jakieś wspomnienia, że na przykład zapach nam się z czymś skojarzył z dzieciństwa, nagle doznajemy tak zwanego olśnienia, tak? O, przypomniało mi się to, tak? O, coś takiego miało miejsce w moim życiu, tak? Także w tym znaczeniu, no to każdy z nas doznaje jakichś takich olśnień swoich, tak? Nie powiem, nieraz ktoś mnie goni w snach. Bardzo często ktoś mnie goni w snach, szczerze mówiąc. Ale słyszałem, że podobno, jak ten ktoś nas goni i my się zatrzymamy, to on chce nam pomóc. Faktycznie tak jest, czy tylko ktoś wymyślał w internecie? Nie ma reguły. Nie ma
Chyba dużo osób ma takie sny, że ktoś pedagog goni, ale co jest... Każdy ma jakieś swoje sny, jakieś, każdy śni, to na pewno, tak? Są osoby, u których zdarzają się takie przewodnie motywy, sny, które się powtarzają bardzo często, nawracają. I to jest wtedy analiza snu, interpretacja snu, tak? Te sny też mają taki wymiar symboliczny, więc wydaje mi się, nie możemy tych snów interpretować w sposób taki linearny, oczywisty. Musimy dotrzeć do ich symboliki, też trochę wiedzieć o tej osobie, która śniła, o jej życiu, tak? Bo nie można, trudno też interpretować sny nie jakby w oderwaniu, nie znając osoby. Jeżeli to nam ma pomóc, przyczynić się do poprawy naszego funkcjonowania, czy do rozwoju naszej osobowości, to musimy też coś o tej osobie wiedzieć, o jej życiu, o jej historii i wtedy takie sny interpretujemy w znaczeniu symbolicznym, bo to, że ciebie ktoś goni, może oznaczać coś innego, jeżeli na przykład ja to będę śniła. Każdy z nas przeżywa stresy codziennie, każdego dnia, w pracy, w szkole, na studiach i tak dalej. Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie one często później wracają w różnych wspomnieniach. No właśnie, ale to wszystko podobno, nie wiem czy tak faktycznie jest, jest sprawką podświadomości. Czym jest podświadomość? I dlaczego jest aż tak wredna dla nas wszystkich? Nie wiem, czy bym nazwała ją wredną. Podświadomość jest nam bardzo, bardzo pomocna, tak? Inaczej podświadomość rozumiał Jung, inaczej rozumieli ją analitycy. Na pewno nam pomaga, tak? Jeżeli osoby zapisują sobie, są takie osoby, które zapisują sny albo są bardzo uważne, to ona nam pomaga, jest rodzajem takiego drogowskazu, tak? Jeżeli umiemy czytać te znaki, to te znaki nam pomagają, nie szkodzi nam, nie jest naszym jakimś wrogiem, przeciwnikiem, z którym należy walczyć, to jest bardzo ważne, wręcz przeciwnie, to jest nasz przyjaciel. Tak? Nie myślałam o tym nigdy tak. Wiele rzeczy wydarzeń, nieprzyjemnych emocji, tłumimy. No tak. I to wszystko i to schodzi do podświadomości, ale to, że jakąś emocję przykrą stłumiliśmy, jak na przykład tego nauczyciela od matematyki, którego myśmy się bardzo bali i ten strach wyparliśmy, tak stłumiliśmy, to nie znaczy, że tej emocji w nas nie ma, ona jest i ona działa z podświadomości, tak? I może dlatego ona się wydaje taka groźna, bo wszystko to, co jest mroczne, to czego nie znamy, no to się obawiamy. Ale jeżeli my zaczniemy się temu lękowi przyglądać i podążać za nim, słuchać go i wsłuchiwać się w to, co do nas mówi, to my ten lęk oswajamy i on przestaje być dla nas taki groźny. Groźny jest dlatego, że jest nierozpoznany. I tłumiony, tak? Że to on ma nad nami przewagę, a nie my nad nim, tak? I to jest ta różnica pomiędzy lękiem oswojonym, a lękiem stłumionym, którego się boimy, na przykład lękiem, bo to może dotyczyć każdej innej emocji, niekoniecznie lęku. Czyli podświadomość należy słuchać. Okej. W jaki sposób? Czytać, właśnie interpretować swoje sny na przykład, czy po prostu na co dzień też jakoś podświadomość jest w stanie nas dopaść, nie tylko podczas snu, ale jakoś podczas naprawdę dnia naszego. Czy to działa tylko i wyłącznie podczas snu, taka podświadomość? Nie. Myślę, że w ciągu dnia też jest ona aktywna. Jest ona częścią nas, tak samo jak świadomość. Czasami możemy też pewne rzeczy wykonywać, jakby już są tak nawykowe, że my je wykonujemy jakby podświadomie. Jeżeli jedziemy na przykład samochodem i znamy tą drogę, to wtedy już jakby nasza świadomość jest wyłączona, tak? Bardziej wykonujemy to intuicyjnie, podświadomie. Także to jest nasza jakby podświadomość żyje też w ciągu dnia, tak? Nie tylko to nie jest tak, że objawia się w nocy, a w dzień śpi. Okej. A czy słuchanie podświadomości może nam pomóc pokonać depresję?
Nie wiem, w jakim znaczeniu, co można myśleć. W takim, że faktycznie, jeżeli mam tę depresję, przykładowo po utracie dziecka, albo zwierzęcia, tak, prawda, też niektórzy, prawda, odczuwają takie różne sprawy i powiedzmy, że podświadomość nam do tego wszystkiego wraca. Po raz kolejny na przykład przeżywamy to, że to dziecko jakoś nam ginie albo jest no, jeszcze w okresie, prawda, ciąży i tak dalej, tracone. Czy jesteśmy w stanie jakoś ten stan, który oczywiście jest jak najbardziej traumatyczny również, pokonać również za pośrednictwem właśnie podświadomości? Ja powiedziałabym trochę, odwróciłabym, wiesz co, tak sobie myślę kolejność, jak Ciebie słucham, że jeżeli pozostając przy stracie, tak, mówiłeś tutaj strata dziecka, jest to bardzo, bardzo właśnie urazowe, bardzo traumatyczne doświadczenie dla kobiet, też dla partnera czy małżonka, i to jest strata, i to jest żałoba. Jeżeli ta strata, żałoba zostanie opłakana, ta strata, tak, przejdziemy przez poszczególne etapy żałoby, tak, poddamy się temu procesowi żałoby, żalu, smutkowi, rozpaczy, złości, to wtedy jakby ta podświadomość jest czysta w tym znaczeniu, że my, jeżeli ten proces żałoby nie domkniemy, będzie to tłumione, nie będzie tłumione, tak? Jeżeli my chcemy bardzo szybko o tym zapomnieć, bo to boli, tak? Nikt z nas, tak sobie myślę, że no, człowiek bardziej jest nastawiony na doświadczenie przyjemności niż bólu. Tak, jasne. Tak? I mamy takie tendencje właśnie uciekania od bólu, od cierpienia. I jeżeli tak właśnie jest, że chcemy odciąć się od tego bólu, tak, nie przeżywać go, zaczynamy go tłumić, udawać, że nie wiem, że tego nie było, albo pomniejszać, to wtedy ten cały ból, ten cały żal właśnie schodzi do podświadomości. To będzie nas tak długo męczyło, aż w końcu... Tak jak mówisz, no to będzie nas męczyło. Czasami to może powrócić, czasami ten stłumiony proces żałoby może nawet powrócić po wielu latach. On może się reaktywować przy innych stratach, albo może w ogóle ulec transformacji, na przykład w objaw somatyczny. Nasze ciało na przykład zaczyna chorować. I możemy sobie tego nie powiązać z tamtym doświadczeniem, które miało miejsce ileś lat temu, czy nawet kilkanaście lat temu, jeżeli to była wczesna strata związana na przykład z poronieniem, tak? Możemy sobie po prostu tego potem już po iluś tam latach nie powiązać. A będzie to taką transformacją, może być transformacją nieprzeżytej żałoby, tak? Pod postacią jakiegoś objawu somatycznego. Tak? No właśnie, wspominałaś o tych etapach żałoby. Żałoby właśnie, zacząłem grief, a to będzie żałoba jest. Takie objawy, znaczy te etapy możemy pokonać, znaczy przejść świadomie, czy to tak musi przyjść naturalnie z nami? To się mówi jakby etapy, tak? Ale tak. Każdy jakby ma swój własny rytm doświadczania tego procesu, przechodzenia, tak? U jednych ten etap żałoby może trwać krócej, u jednych być bardziej rozciągnięty w czasie. Ale w końcu ostatecznie zawsze dochodzimy do końca. Czy niekoniecznie? Jako ludzie jesteśmy trochę zaprogramowani w tym znaczeniu, że jesteśmy w stanie sami zmierzyć się ze stratą, przeżyć ją, ale dzieje się czasami tak, że to jest dla nas zbyt przytłaczające, obciążające i musimy zwrócić się o pomoc do specjalisty. To jak przeżywamy stratę też zależy od wcześniejszych etapów naszego życia, tak? Od tego właśnie, czasami od takich bardzo wczesnych etapów naszego życia, od naszych zasobów psychicznych, od wsparcia emocjonalnego, bo tu też należy powiedzieć o wsparciu emocjonalnym, tak?
o osobach, które nas otaczają, które albo mogą nam pomagać, albo przeszkadzać, czy też uniemożliwiać przeżycie straty, bo takie powiedzenie popularne, weź się w garść, zapomnij, one nie będą nam pomagały w zmierzeniu się ze stratą, tylko bardziej w odcinaniu się, nie przeżywaniu. Więc otoczenie albo może nam pomagać, albo po prostu wręcz przeciwnie, jakby przeszkadzać trochę w tym procesie. No i właśnie, tu dochodzimy do mojego pierwszego pytania. Czy nasze otoczenie, znaczy nie kończę, tak to powiedziałem wcześniej, ale czy nasze otoczenie może sprawić, że my poczujemy, że nasze problemy tak naprawdę poniekąd nie mają znaczenia? Ponieważ właśnie przykładowo stracimy pracę. Dla kogoś jest to koniec świata, dla kogoś innego to jest poniedziałek. Czy jesteśmy w stanie tak bardzo zasugerować się zdaniem innych, że jakby wyprzemy swoje własne uczucia w tych kwestiach? Możemy zasugerować się zdaniem innych. A to chyba nie będzie zdrowe za bardzo. Ale to nie będzie zdrowe za bardzo. Ważna jest, tak jak powiedziałeś, dla kogoś to może utrata pracy może być końcem świata, a dla kogoś czymś niewiele znaczącym. Ale każdy ma prawo do swoich przeżyć, tak? Jeżeli chcemy pomóc drugiej osobie, to musimy wczuć się w jej położenie. Bo jeżeli dla niej to jest koniec świata, to ona ma prawo tak odczuwać. Z jakiegoś powodu ta strata dla niej jest tak dotkliwa, że równa się to z końcem świata. A jeżeli chcemy takiej osobie pomóc, to musimy ją zrozumieć, dlaczego to dla niej jest, zamieniło się w koniec świata, i wysłuchać jej, pobyć z nią w tym jej, to jest dla niej cierpienie. Czym właściwie jest stres? Czymś, bez czego trudno wyobrazić sobie życie, tak? W tym znaczeniu, że stres jest często utożsamiany z czymś właśnie negatywnym, przykrym, kojarzony z jakimiś sytuacjami właśnie, nie wiem, egzaminu stresującymi, tak, nie wiem, wizytą u lekarza, stratą pracy. I to jest ten stres negatywny, tak, jeżeli on długo trwa, to on powoduje implikacją jego są negatywne zmiany, w sensie też takim somatycznym, wegetatywnym, tak, że taki przewlekły stres związany jest, stres w ogóle wydzielany jest związany jest z wydzielaniem hormonów stresowych, tak, kortyzolu. Jeżeli on jest wydzielany w nadmiarze i organizm nie ma możliwości jakby takiego trochę pozbycia się go, czy uspokojenia, relaksacji, no to w tym momencie on zaczyna źle wpływać na nasze organy wewnętrzne, tak, mięśnie stają się napięte, narządy stają się źle ukrwione, zaczynamy mieć problemy albo z jedzeniem, albo ze snem, i to są już objawy stresu, tak? Także stres może być, jest ten dystres właśnie, czyli ten przewlekły, taki negatywny, i jest eustres, jeżeli to jest takie rozróżnienie, czyli to jest ten stres pozytywny, który nas mobilizuje. Bo do tego, aby na przykład, nie wiem, coś osiągnąć, czy na przykład jak sportowcy walczą, nie wiem, o pierwsze miejsce, czy w ogóle chcemy coś zdobyć, osiągnąć, to ten stres, odpowiednia dawka stresu jest nam pomocna, bo on nas mobilizuje, motywuje do działania, tak? Więc to jest ten korzystny stres, tak? Osiągamy coś i poziom tego stresu, tych hormonów stresu naturalnie opada, tak? Dochodzimy, powiedzmy, do tej homeostazy, równowagi. Natomiast w przewlekłym stresie, w sytuacjach stresowych, no, ta homeostaza jest cały czas zaburzona. Organizm nie ma możliwości regeneracji, tak? Powrotu do tego punktu takiego wyjściowego. Czy psychologia zna w ogóle czegoś takie pojęcie jak zagubienie w życiu? Czy to jest po prostu wymysł cywilizacji? Myślę, że często nie, to też nie jest wymysł. Myślę, że to jest typowo ludzkie zagubienie. Że to jest takie doświadczenie, wydaje mi się, w życiu każdego człowieka.
że czasami mamy takie poczucie, albo wręcz tak się dzieje, że zagubiliśmy drogę. Coś takiego podziało się w naszym życiu, że zagubiliśmy drogę, albo uświadamiamy sobie, że ta droga, którą szliśmy, nie jest naszą drogą. I to jest takie właśnie zajrzenie w głąb siebie. Zwrócenie się ku sobie, tak, ku swojemu ja i odpowiedzenie sobie na pytanie, czego ja chcę. Czyli o swoją pytanie, o swoją własną tożsamość. Często jest, bywa tak, że jeżeli na przykład, powiem to na przykładzie, jeżeli w dzieciństwie rodzice mieli jakiś projekt na nas, nie podążali. Się. Często się to zdarza. Tak. Wiele osób przychodzi do mnie właśnie takich... Pięciolatka na skrzypcach gra, chyba nie do końca tego chce, ale gra, ale, bo ktoś chciał, żeby grała. Ale było to na przykład niezrealizowane pragnienie mamy albo taty. I teraz umieszczają to pragnienie w dziecku. Nie widzą dziecka jako odrębnej istoty ze swoimi potrzebami, ze swoimi pragnieniami, tylko dziecko im służy. Do tego, aby było tą, nie wiem, tak, tą skrzypaczką, czy zrobiło coś, czego nie zrobił rodzic, co się rodzicowi nie udało, to wtedy taka osoba buduje, jak to się fachowo mówi, strukturę takiego fałszywego ja, czyli w tym znaczeniu nie wie, jakie są jej potrzeby, ma słabą orientację w swoich potrzebach, pragnieniach, w tym, jakie to moje ja jest, czego, mówiąc popularnie, ja chcę. Idąc w dorosłe życie, może przeżywać właśnie poczucie zagubienia, być zagubioną, tak? I wtedy ważne jest, aby usłyszeć ten swój głos. No właśnie, czy jesteśmy w stanie, że nam się przebije to nasze prawdziwe ja przez ten mur takiego fejku jakby? To się przebija. Przebija się. Zawsze się przebija, czy jednak... Myślę, że w większości przypadków, że tak, tak. To jest też decyzja takiej refleksji, czego ja chcę, tak? Bo możemy być tym możemy iść przez życie jako to grzeczne dziecko, które spełnia gdzieś tam projekt rodziców, występować w tej roli grzecznego dziecka, a czasami przez całe swoje życie, tak? Także ten moment jakby takiego przebudzenia świadomości może nastąpić na różnych etapach, a są przypadki, gdzie niestety ale nie ma miejsca, tak, nie dochodzi do głosu. Podejrzewam, że w takim przypadku, powiedzmy, że ktoś faktycznie się buntuje przeciwko tej wizji, ktoś zbudował na jego życie, pewnie następuje pewna kłótnia albo nieporozumienie. Jak możemy to załatwić? Jak możemy rodzicom przedstawić? Ale mówisz nieporozumienie odnośnie kłótnia tak. z sobą, z rodzicami? Nie, z rodzicem właśnie. Rodzic może prawda, czuć się jakoś zdradzony, coś w tym stylu, prawda? Jak możemy to, brzydko mówiąc, załatwić, żeby było dobrze? Czy jesteśmy w stanie, czy musimy faktycznie pokazać rodzicom jakoś? Jak uważasz? Wydaje mi się, że niestety większość osób, czy większość dzieci jakby realizuje projekty swoich rodziców, ale są też takie dzieci, które w jakiś sposób, jak ty to nazywałeś, tak, buntują się, ale też co nazywamy przez bunt, jak my ten bunt będziemy rozumieć, bo może to być bunt, który doprowadzi nas jakby w drugą skrajność, tak? To może być taki bunt destrukcyjny, tak, że pójdziemy w jakiś w grupę młodzieżową, która na przykład, nie wiem, nadużywa jakiejś substancji, tak? Czy na przykład będziemy uciekać z domu, tak? To może być zbuntowanie się przeciwko, ale to jest bunt, który niczego dobrego nie wnosi, tak? Jest bunt, który może nam posłużyć, tak? To też dużo zależy od otwartości rodziców, od tego, czy rodzic jest wrażliwy na potrzeby dziecka, czy potrzeby tego dziecka są dla niego ważne, czy potrafi je słuchać, dostroić się, tak? Czy widzi w tym dziecku odrębną istotę, czy jakby, nie wiem, przedłużenie siebie. I tu wracam do kwestii podświadomości. Czy podświadomość takiego dziecka i w ogóle czy podświadomość nasza wie lepiej niż my sami, co z nas zrobię?
Myślę, że niejednokrotnie tak. Niejednokrotnie tak. I nawet jeżeli jesteśmy zagubieni, to podświadomość może nam pokazać pewnie jakąś, czy też nie, jak uważasz? Może, ale myślę, że to jest jedna jakby z alternatyw, że jakby na poziomie świadomym też możemy zacząć słuchać siebie, tak, czy poszukiwać swojej drogi poprzez właśnie próbowanie różnych rzeczy, wchodzenie w różne sytuacje, w różne doświadczenia. Także nie tylko na poziomie, nie tylko nieświadomość, czy tutaj podświadomość nami kieruje, ale możemy włączyć do tego również nasze świadome życie, tak, odpowiadać sobie na pytanie, czy ja tego chcę, czy mi to odpowiada, czy to na pewno, nie wiem, to jestem ja, tak, jakby poszukiwanie siebie też jakby na co dzień w takich jakby, nie wiem, drobnych czynnościach, sytuacjach, relacjach. Okej. Dzięki.